Na tę okazję rodzice uczniów naszej szkoły pod okiem pani Doroty Mandery przygotowali część artystyczną. Bajkę o prawach dziecka, na którą wszystkich serdecznie zapraszam. Kopciuszko! Kopciuszku! Ja i moje córeczki wybieramy się dzisiaj na bal. Więc musisz się naprawdę postarać, żeby zdążyć z tym wszystkim. Masz to suknię do wyprasowania. Za chwilę powiem ci co dalej. Bierz się do roboty. Jedna suknia wyprasowana? W dodatku tak niestarannie? Przecież ty się do niczego nie nadajesz. To tak mi się odwdzięczasz. Za to, że cię wychowuję, karmię i ubieram? Ty niewdzięczna dziewucho. Zasługujesz na porządne lanie. Chwileczkę, chwileczkę. Nie tak szybko, proszę pani. A pani co? Pani tu szuka? Jestem przedstawicielem Funduszu Narodów Zjednoczonych do spraw dzieci. Tutaj w tym domu dochodzi do naruszenia praw dziecka. A co panią to obchodzi? To są nasze prywatne sprawy rodzinne. Niech się pani nie wtrąca. Czy zna pani ten dokument? Nie. A co to takiego? To jest, proszę panią, konwencja o prawach dziecka. Proszę bardzo, niech pani się zapozna. Strona trzecia. Każde dziecko ma prawo do życia bez przemocy. No tak, sama widzę, co tu jest napisane, ale co to ma wspólnego ze mną? Zaraz się przekonamy. Kopciuszku, czy często macocha dawała ci najcięższe prace do zrobienia? Dawała. A czy często tak cię biła? Biła. Sama pani widzi. O krzyki i wyzwiska już nie pytam, bo sama je słyszałam pod waszymi oknami. To się, proszę panią, nazywa przemoc wobec dziecka i to jest karalne. Ojej, ja nie wiedziałam. Kopciuszku, ja cię bardzo przepraszam. Ja już nie będę. To może umówmy się, że Kopciuszek teraz pójdzie się umyć, przebrać, a pani, proszę bardzo, zapozna się z konwencją o prawach dziecka. Tak, tak. Ja sobie tę konwencję chętnie poczytam, ale może za chwilę, bo najpierw to wyprasuję sukienki na bal dla moich córeczek. No i oczywiście dla Kopciuszka też. Księciem. Znów poznał jakąś piękną pannę. Zakochał się. Ja to rozumiem. Żenić się chce. No też to rozumiem. Ale skąd ja mam pewność, że ona jest prawdziwą księżniczką? I co? Ja mam tak pozwolić sobie oddać mojego synka, a potem rządy w moim królestwie? O, nie tak łatwo, nie tak łatwo. Najpierw to ja muszę ją sprawdzić, czy też tylko ona udaje, czy rzeczywiście jest prawdziwą księżniczką. To małe ziarenko grochu pozwoli nam to wszystko wyjaśnić. Oj, ojej, no nie, nie do wiary. To przecież niemożliwe, żeby w tak pięknym zamku były tak niewygodne łóżka. Jak tak dalej pójdzie, do rana nie zmrużę oka. Zaraz, zaraz, kto tam po nocy znowu chodzi? Kto znowu będzie?
Nie, te pokojówki z dyskoteki wracają. Dobry wieczór. No, dobry wieczór. Przepraszam, że o tak późnej porze, ale doszły mnie słuchy, że dochodzi tutaj do naruszenia praw dziecka. Praw dziecka? Jakie prawa dziecka? A o czym pani mówi? Czy zna pani ten dokument? Nie. A co to takiego? Proszę spojrzeć, strona 9. Każde dziecko ma prawo do wypoczynku. No dobrze, ale co to ma ze mną wspólnego? Przecież ja przygarnęłam to biedne dziecko. Dałam jej posłanie w swojej królewskiej komnacie. Czy to mało, proszę pani? Księżniczko, czy dobrze ci się śpi w tym królewskim łożu? Oj, to łóżko jest naprawdę bardzo piękne, ale niestety coś tak bardzo uwiera mnie, że chyba nie zmrużę oka. A w dodatku chyba mi się robią na plecach siniaki. Czy wasza królewska mość naprawdę nie miała nic z tym wspólnego? Och, no dobrze, przyznam się. Włożyłam tam małe ziarnko grochu. A więc nie powinno być problemu z jego usunięciem, a prawo księżniczki do wypoczynku zostanie uszanowane. Ależ oczywiście. Śpi, moje drogie dziecko, a jutro porozmawiamy o zaręczynach z księciem. Babuniu, oj, bardzo źle wyglądasz. Przyniosłam ci od mamusi w koszyczku troszkę smakołyków. Na pewno się lepiej poczujesz. Babciu, a dlaczego ty masz takie wielkie oczy? Żeby cię lepiej widzieć, moje dziecko. Babciu, a dlaczego ty masz takie wielkie uszy? Żeby cię lepiej słyszeć. Babciu, a dlaczego ty masz takie wielkie zęby? Żeby cię zje... Dzień dobry, panie Wilku. Jestem przedstawicielem Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci. Doszły mnie słuchy, że doszło tutaj do naruszenia praw dziecka. Prawa dziecka? Jakie prawa dziecka? O czym pani mówi? Proszę bardzo, czy zna pan ten dokument? Nie. A co to jest? To jest konwencja o prawach dziecka. Proszę bardzo, może ja przeczytam. Strona 7. Każde dziecko ma prawo do informacji. Widzi pan tutaj? Tak, widzę. A co to ma ze mną wspólnego? Zaraz się przekonamy. Czy był u pana czerwony kapturek? No, był. A pytania zadawał? No, zadawał. I to mnóstwo pytań. A czy pan, panie Wilku, odpowiadał zgodnie z prawdą? No, odpowiadałem. Ale czasem coś tam skłamałem, tak żeby dziecka od razu nie wystraszyć. Nieprawda, kłamał pan. I w dodatku zjadł pan czerwonego kapturka. I musimy tutaj wspomnieć o prawie dziecka do życia w spokoju i rozwoju. Proszę natychmiast oddać czerwonego kapturka. Dobrze już, dobrze. Chwileczkę, zaraz wracam. Czerwony kapturku. Zdaje się, że chciałaś otrzymać jakieś odpowiedzi na pytania. Tak, chciałam zapytać babcię, dlaczego ma takie wielkie oczy, uszy i zęby. Zechce pan odpowiedzieć szczerze. Bo ja jestem wilkiem, a nie twoją babcią. I mam straszną ochotę, żeby cię zjeść. Te informacje w zupełności mi wystarczą. Proszę pani
Może my już sobie pójdziemy? Odprowadzi mnie pani do mamusi? Oczywiście. A pan, panie Wilku, proszę, zapozna się z konwencją o prawach dziecka. Ja już chyba też sobie pójdę, bo jak ich znam, to przyślą mi jakiegoś mądrale, specjalistę od praw człowieka, który zaraz i babcie natychmiast każe mi oddać.